Cześć, nazywam się Paweł Franczuk, jestem koordynatorem lokalnym Viva Akcja dla Zwierząt Łódź. Od 2011 roku Fundacja Viva ma swoją grupę w Łodzi i mam przyjemność być jej koordynatorem. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego warto dla nas właśnie przeznaczyć swój 1% podatku, bo zajmujemy się ratowaniem zwierząt, jak i promocją praw zwierząt. Ratowaniem zwierząt, czyli pomagamy bezpośrednio zwierzętom w potrzebie, jak i osobom, które taką pomoc zwierzętom niosą. Niestety mamy bardzo ograniczony budżet, więc do tej pory możemy objąć opieką i wspieramy regularnie dwie kociarnie, które funkcjonują na terenie Łodzi. Są to tak zwane, znane z naszego profilu facebookowego Koty z Bartoka oraz Dom Tymczasowy Lenki. Tam staramy się nieść pomoc finansową przy zabiegach weterynaryjnych, gdy potrzebna jest karma, żwirek. To staramy się regularnie robić, na tyle oczywiście, na ile pozwalają nam finanse. Możecie też znać mnie i moją wspaniałą ekipę wolontariuszy z projektu do budżetu obywatelskiego na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym. Zajmujemy się tymi sprawami, na które nie wszystkim starcza czasu, czyli promocją praw zwierząt, jak i prawnym zabieganiem o lepsze rozwiązania dla nich. Chociażby kampanią Cyrk bez zwierząt. Udało nam się razem z Radą Miasta Łodzi osiągnąć taki sukces, że w Łodzi cyrki z tresurą zwierząt nie mogą występować na terenach miejskich. Bierzemy też udział w paru innych kampaniach, takich jak Jutro będzie futro, gdzie oczywiście zabiegamy o zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Nasz budżet jest bardzo ograniczony i bardzo chcielibyśmy pomagać wszystkim, którzy zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Gorąco zachęcam Państwa, żeby właśnie to na łódzką Vivę przeznaczyć swój 1% podatku. Nic to Państwa nie kosztuje, a nam będzie o wiele łatwiej nieść pomoc zwierzętom.